Dzisiaj podpisaliśmy porozumienie na 22 miliony złotych, które z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego przekazujemy miastu na projekt wymiany przede wszystkim starych pieców na nowe, zmodernizowane, spełniające wszelkie wymogi ekologiczne. Cały projekt to 32 miliony złotych, czyli 10 milionów. Są to kolejne środki, które miasto przeznacza na walkę z przede wszystkim zanieczyszczeniem powietrza. Miasto napisało dobry projekt do Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast też jest to największe skupisko ludzi na terenie Dolnego Śląska. Ten problem, tu jest też stara substancja, gdzie koszty wymiany tych kopciuchów naprawdę są ogromne. Miasto sobie z tym radzi, natomiast no, jesteśmy zainteresowani tym, żeby na terenie całego Dolnego Śląska powietrze było jak najczystsze. To nie jest tylko projekt nie są tylko środki przeznaczone dla Wrocławia, inne samorządy również aplikowały, spółdzielnie. To jest kwestia nie tylko wymiany pieców, to jest kwestia termomodernizacji, uczestniczyły w tym również i spółdzielnie mieszkaniowe, osoby prywatne, sfera publiczna, więc to jest taki wielki program, który ma na celu poprawę jakości powietrza na terenie Dolnego Śląska, a przez to również poprawę jakości życia. To jest absolutny priorytet tej kadencji samorządu, dlatego znaleźliśmy 330 milionów środków miejskich, które mają pomóc do 2024 wymienić wszystkie pozaklasowe źródła ciepła, czyli te źródła ciepła, które nas trują. Chodzi o to, aby we Wrocławiu było czyste powietrze, a skoro czyste powietrze, no to musimy się umówić na wymianę tych źródeł ciepła. To oczywiście olbrzymi wydatek inwestycyjny, dlatego każda dodatkowa pomoc, a dzisiaj taką uzyskaliśmy z samorządu województwa, ponad 23 miliony złotych, które pomogą nam to zadanie zrealizować. To jest także kolejny dowód na to, że współpraca pomiędzy samorządem Wrocławia a samorządem województwa układa się bardzo dobrze. Mamy najlepszy program w Polsce Kawka Plus. 15 tysięcy do wymiany starego pieca, mówiąc bardzo ogólnie. 5 tysięcy do wymiany stolarki okiennej. Jeżeli nam nie będzie po wymianie źródła ciepła starczało na opłaty za ciepło, będziemy do tych opłat dopłacać. Mieszkańcy lokali komunalnych będą mogli liczyć na ulgi w czynszach. No to trudno sobie wyobrazić lepszy program. Musimy sobie tylko wzajemnie zwracać uwagę i cały czas podkreślać, jak to jest ważne działanie. Powinniśmy się szczególnie w tym okresie jesienno-zimowym wzajemnie, sympatycznie, ale jednak upominać, że jest to szalenie ważne. Powinniśmy kierować tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, do doradców energetycznych, bo gramy o najwyższą stawkę. Tą najwyższą stawką jest zdrowie i życie nas, ale także przyszłych pokoleń wrocławianek i wrocławian. Dotychczas 8 tysięcy mieszkańców skorzystało z naszych programów, ale ciągle jeszcze 18 tysięcy pieców jest do wymiany. To nie są tylko i wyłącznie, co warto podkreślić, piece w zasobie komunalnym. My w tej chwili przygotowujemy ponad setkę projektów, które mają sprawić, że te piece pozaklasowe będą znikały w mieniu komunalnym, ale pamiętajmy także, że wiele takich pieców, tych starych kopciuchów znajduje się także w zasobie prywatnym i to nie tylko w mieszkaniach, ale także w domkach jednorodzinnych. W związku z tym program adresujemy bardzo, bardzo szeroko do wszystkich Wrocławian, dla których ważne są kwestie czystego powietrza, a na końcu zdrowie i życie. W tym roku jeszcze cały kwartał przed nami, już wydaliśmy, o ile dobrze pamiętam, ponad 15 milionów złotych na wymianę pieców i ja zapowiedziałem, że każdy wniosek, ponieważ teraz jesteśmy w trybie ciągłym, przyjmujemy wnioski na bieżąco, zapowiedziałem, że każdy wniosek, który zostanie złożony w ramach programu Kawka Plus, zostanie zrealizowany. Także program w kategorii no limit, proszę nie patrzeć na pieniądze, naprawdę najważniejsze jest czyste powietrze, czyli raz jeszcze nasze zdrowie i życie. Przede wszystkim uruchamiamy ciągły nabór w programie Kawka Plus, więc osoby, które zdecydują się złożyć wniosek do programu Kawka Plus po 16 października, bo przypomnę, że do 16 października mamy wydłużony tegoroczny nabór, czyli każdy, kto złoży do 16 października wniosek, jeszcze w tym roku może liczyć na rozliczenie dotacji. Oczywiście wówczas czas na realizację będzie odpowiednio krótszy. Natomiast osoby, które po 16 października
października złożą wniosek o dofinansowanie z programu Kawka, będą ten wniosek rozliczały już w przyszłym roku i od razu składając wniosek deklarują, ile czasu szacują na realizację. Mamy świadomość tego, że między innymi w związku z COVID-em, ale również z zainteresowaniem procesem wymiany pieca, te terminy się nie wydłużyły, bo firmy są po prostu bardzo obciążone. W związku z tym jest możliwość wydłużenia czasu realizacji do 6 miesięcy, ale należy pamiętać, że odpowiednio im później w trakcie roku te wnioski będą składane, tym czas na realizację będzie krótszy, aby w ciągu roku rozliczyć wniosek. Więc jest to skorelowane ze sobą, niemniej jednak mieszkańcy już nie muszą się martwić, ojejku, jestem, składam wniosek w październiku czy w listopadzie, czyli muszę czekać do przyszłego roku. Uruchamiamy nabór w ciągły, tak aby wyjść mieszkańcom naprzeciw. Przede wszystkim, jeżeli ktoś ma piec węglowy, powinien poszukać wykonawcy, instalatora, który wymieni mu ten piec w takiej formule pod klucz, czyli w obrocie bezgotówkowym. To jest trochę taki model jak naprawa samochodu za pieniądze z ubezpieczenia. Wtedy mieszkańcy nie muszą z góry angażować swoich środków. Bardzo często spotykamy się z takimi argumentami, nie stać mnie na wymianę pieca, nawet korzystając z dotacji. Nie musimy mieć swoich pieniędzy. W takim właśnie modelu dzieje się to bezgotówkowo i firma również zajmuje się rozliczeniem dotacji z programu Kawka, ale przypominam, że tylko w tym i w przyszłym roku kwota dofinansowania to 15 tysięcy złotych. W kolejnych latach ta kwota będzie stopniowo malała. Dalej będzie to 100% dofinansowania bez wkładu własnego, ale kwota będzie stopniowo malała. Przypominam też, że firmy są bardzo obłożone, dlatego jeżeli ktoś ma syndrom studenta i chce odkładać te decyzje na później, odradzam. Należy jak najszybciej powziąć taką decyzję, aby skorzystać z dotacji w pełnej wysokości 15 tysięcy złotych. Z regionalnego programu operacyjnego są środki przeznaczone na alokację ZIT, czyli na tak zwane zintegrowane inwestycje terytorialne wrocławskiego obszaru funkcjonalnego. I w ostatnich latach na wymianę pieców, na wymianę źródeł ciepła zostały ogłoszone konkursy na prawie 38 milionów, z czego gmina Wrocław zaaplikowała 3 wnioski w sumie na 27,5 miliona. 22 miliony, o których była dzisiaj mowa, plus 5 milionów, prawie 6 milionów z zeszłego roku. Umowa już została podpisana, myślę, że o szczegółach pan dyrektor Rafał Guzowski, więc zdecydowaną większość alokacji przeznaczoną na wymianę źródeł ciepła z ZIT-u z 38 milionów gmina Wrocław bardzo skutecznie pozyskała i realizuje, przystępuje do realizacji już w trakcie realizacji tych projektów.